Dach runął. Raczej nie będzie nic w środku. Spróbujemy znaleźć wejście główne. Pierwsze pomieszczenie, coś jak przedpokój. Wejście do góry. To miejsce zostawimy na sam koniec, bo widzę, że jest dość niebezpiecznie. Ale możemy zerknąć do piwnicy. Ale Mikołaj. Nieco przerażający. Schody, które runęły. Zastanawiam się, czy reszta też jest w tak złym stanie. Przetwory. O, i to, co tygryski lubią najbardziej. Mamy tutaj różne alkohole. Tu jest nawet wódka jakaś. 32%. Tutaj co? Adwokat. Adwokat 20%. Zobaczcie tą Coca-Colę. Szczerze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ale chyba to jest oryginalna. Kurde, naprawdę takie nie widziałem jeszcze. Tutaj dalej przetwory. Pralnia. A tutaj kotłownia. Zastanawiam się, czy tutaj nadal jest prąd. Ciekawe, czy stary jakiś. Jest tu jakaś data? Chyba nie. Tu jest 13.08.07. O kurde. Czyżby w tym czasie dom został opuszczony? Zobaczymy, może znajdziemy dalej kalendarz. Ostatni przegląd pieca był w 2007. Kuchnia. Może najpierw salon. Wow, całkiem fajny. Zdjęcia rodzinne. Zagrzybiałe.
koniec kaflowy. Kurde, robi wrażenie. Wow, dalsza część salonu. Stół bardzo ładny. Biżuteria zniknęła. Faktycznie może być już tyle lat opuszczony. Pajacyki. Łabądź. Tutaj też zdjęcia rodziny. Wow, jakieś komplety. Ciekawe z jakiej firmy, pewnie Bawaria. Można wyciągnąć jeden kubeczek. Wolałbym tego nie dotykać. Bawaria. I przechodzimy powoli do sypialni. Nic specjalnego nie ma. Oprócz wielkiego łóżka. Łazienka. Zobaczcie, tutaj praktycznie wszystko zostało. Wszystkie medykamenty, lokówki. I spiżarnia, również pełna alkoholi. Ciekawe, czy coś jeszcze jest z tego dobre. Dobra, spróbujemy wejść na górę. Niebezpiecznie. Ktoś najprawdopodobniej tędy chodził. Okej. Schody się trzymają, ale wszystko strzela pode mną. O kurde. Powiem wam, że dawno nie znalazłem takiego dziwnego domu. Niemiecka Helga.
biurko. I wejście na strych. Jakieś niemieckie ciuszki. Ale powiem wam, że bardzo ciekawy dom. Zasilanie. Śmierdzi zdechlizną. Wszędzie porcelana w kartonach. Żelandor. Musiałem sobie zakryć buzię. Naprawdę nie idzie znieść tego tutaj odoru. Muszę zacząć nosić maskę jak Sietra. Takiego pokoju się nie spodziewałem u góry. Mieli prywatne solarium. Wow. Pokój naprawdę robi wrażenie. Skarbonka. Lampka. Bardzo dużo innych rzeczy. Czyżby ten pokój miał być bardziej magazynem? Możliwe. Tutaj też wiele różnych rzeczy. To już wielkanocne. Że bardzo ciekawe miejsce. Zastanawiam się, gdzie zniknęli właściciele. Coś jeszcze mamy. Bardzo dużo tutaj różnych schowków. I znowu porcelana. Deski się łamią pod moimi nogami. O kurde. Toaleta. I znowu ozdoby świąteczne. Jeszcze nawet bardzo zachowane. Fajne. W szafie trochę więcej tego. Pompki. Zastanawiają mnie te ciuchy, czy oni chodzili tak na co dzień, czy to są jakieś karnawałowe. Schodzimy powoli na dół. Skoro spadły bez ingerencji człowieka, mogą również wytrzymać mojego ciężaru. Niby nie jest wysoko, ale po co ryzykować? Najprawdopodobniej widzieliśmy już wszystko.
chociaż... O kurde, zobaczcie, jaka kolekcja samochodów. Wow. Ktoś chyba kolekcjonował, faktycznie. Nawet zapakowane. Myślę, że to dobre miejsce, żeby zakończyć eksplorację. Także widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, do zobaczenia.